Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek 40-latek, jak zmarli aktorzy. Roman Kłosowski. Urodzony w lutym 1929 w Białej Podlaskiej. Aktor filmowy i teatralny. Reżyser teatralny, pedagog. Jako nastolatek zamieszkał w Warszawie. Absolwent Wydziału Aktorskiego oraz Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W teatrze zadebiutował 1 września 1953 roku. W latach 1976-1981 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Powszechnego w Łodzi, a także wykładowcą Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Jego pożegnaniem z widzami była rola Krapa w ostatniej taśmie Samuela Becketa na deskach teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Zakończył karierę ze względu na prawie całkowitą utratę wzroku. Roman zmarł 11 czerwca 2018 w Łodzi. Został pochowany 18 czerwca na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 89 lat. Andrzej Kopiczyński. Urodzony w kwietniu 1934 w Międzyrzecu Podlaskim. Aktor teatralny, filmowy i prezenter telewizyjny. Był synem Heleny i Konstantego Kopiczyńskich. Przed rozpoczęciem studiów mieszkał we Wrocławiu. Wykształcenie zdobył na Wydziale Aktorskim Łódzkiej PWST, którą ukończył w 1958. Wielką popularność serialu i ogólny aplauz publiczności po latach nakłonił realizatorów do przypomnienia go widzom. Nowy inżynier Karwowski ujawnił się w 1993 w serialu 40-latek 20 lat później. Aktor został obsypany nagrodami. Był trzykrotnie żonaty z aktorkami Marią Chwalibuk, następnie Ewą Żukowską, a później z Moniką Dzienisiewicz-Olbrychską. W 2014 zdiagnozowano u aktora chorobę Alzheimera. Zmarł 12 października 2016 w Warszawie. Został pochowany 19 października na warszawskich Powązkach. Leonard Pietraszak. Urodzony w listopadzie 1936 w Bydgoszczy. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy, gdzie zamieszkiwał w domu przy ulicy Gdańskiej 95, a po 1948 przy ulicy Grunwaldzkiej. Gdy mieszkał pod tamtym adresem, poznał go mieszkający niedaleko kamienicy Edward Linke. Ponieważ młody Leonard chciał pójść w ślady ojca, który boksował w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął treningi pod okiem trenera Linke. Był absolwentem miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza, którą ukończył w 1954. Popularność przyniosły mu role w serialach telewizyjnych. Wystąpił jako Krzysztof Dowgirt w serialu Czarne Chmury. Był mężem aktorki Wandy Majerówny. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych 1 lutego 2023 w Warszawie. 7 lutego został pochowany w grobie swojej matki na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Wojciech Pokora. Urodzony w październiku 1934 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, pedagog, artysta kabaretowy oraz reżyser teatralny. Absolwent technikum budowy silników samolotowych we Wrocławiu. Przez kilka lat pracował w warszawskiej fabryce samochodów osobowych. Wraz z m.in. Jerzym Turkiem był członkiem amatorskiego kółka teatralnego działającego przy tym zakładzie. W 1958 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zlewerowicza w Warszawie, a następnie przez wiele lat był wykładowcą akademickim na tej uczelni. Występował głównie w repertuarze komediowym, choć ma za sobą również rolę w produkcjach dramatycznych takich jak Kiedy miłość była zbrodnią, Palace Hotel czy Szczęśliwy brzeg. Był synem Wacława i Janiny. Pokora zmarł 4 lutego 2018 w wieku 83 lat na wskutek komplikacji po udarze mózgu, którego doznał w grudniu 2017.
10 lutego po mszy świętej żałobnej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie spoczął na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Irena Kwiatkowska, urodzona we wrześniu 1912 w Warszawie, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa, córka Zecera Kryspina i jego żony Marianny z Barabaszów, absolwentka Żeńskiego Gimnazjum Państwowego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. W 1935 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej pod kierunkiem m.in. Aleksandra Zelwerowicza. Zagrała ponad 100 ról teatralnych, 20 filmowych i telewizyjnych, m.in. jako matka Pawła w Wojnie domowej, a także właśnie jako kobieta pracująca w 40-latku. Występowała w kabarecie Dudek oraz w kabarecie Starszych Panów. Wybitna aktorka zmarła w domu aktora w Skolimowie z przyczyn naturalnych 3 marca 2011. Pogrzeb aktorki odbył się 14 marca w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Została pochowana u boku swojego męża na cmentarzu Stare Powązki. Miała 98 lat. Wacław Kowalski, urodzony w maju 1916 w Grzacku, aktor filmowy i teatralny. W 1946 zadebiutował na dużym ekranie epizodyczną rolą śpiewaka z gitarą w pierwszym powojennym polskim filmie Zakazane piosenki. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. W latach 1948-55 występował w Łodzi, w Teatrze Pinokio i w Teatrze Nowym. Z filmem związał się na dobre w latach 50. Zagrał w przeszło 100 filmach i serialach telewizyjnych, kreując zwykle role drugoplanowe i epizodyczne. Największą popularność i uznanie przyniosła mu rola Kazimierza Pawlaka w komedii trylogii Sylwestra Chęcińskiego Sami swoi. Aktor zmarł nagle w wyniku udaru mózgu 27 października 1990 roku w Brwinowie. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym wraz z żoną i synem. Zofia Czerwińska, urodzona w marcu 1933 w Poznaniu, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była jedynym dzieckiem Mariana i Anny Urszuli, absolwentka liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Po ukończeniu PWST w Krakowie pod koniec 1957 debiutowała na scenie. Dużą popularność zyskała rolą pani Balcerkowej w serialu Alternatywy 4. Zofia Czerwińska zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019, miesiąc po zakończeniu pracy na planie serialu Świat według Kiepskich. 20 marca została pochowana na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Witam!